Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Neurofreaki, czyli Patryk Sobotka, Maciek Duczyński, Wasi ulubieni terapeuci i dzisiaj mamy niezwykle praktyczny temat. Myślę, że na tę okoliczność będzie idealny. Mianowicie powiemy sobie o 14 sposobach na zarabianie dla fizjoterapeutów. Oczywiście może też być to pomysł dla masażystów, trenerów personalnych i innych osób zajmujących się leczeniem ludzi, zdrowiem, ciałem itd. Dokładnie tak. Tak jak powiedziałeś, że temat jest taki akurat jak na teraz, ale on w sumie to jest na zawsze, tylko teraz akurat czasy, które nastały i te szczególne okoliczności sprawiły, że dużo osób zaczęło o tym myśleć, więc postanowiliśmy Wam troszeczkę podpowiedzieć z niektórymi rzeczami. Myślimy, że powinniśmy zaszczepić Wam taką żyłkę przedsiębiorczości, dlatego że jest bardzo dużo niewykorzystanej przestrzeni i co jest ciekawe, aktualnie mamy taki dziwny moment, że dużo osób siedzi w domu i się prawdopodobnie zastanawia, ok, pewnie będę musiał trochę zwiększyć zarobki swoje, bo przecież, albo nie wiem, zwiększyć oszczędności, a najlepszą opcją na zwiększenie oszczędności jest po prostu zarabianie większej ilości kasy. Tak się oszczędza właśnie, to jest mój sposób na oszczędzanie. Jednocześnie oczywiście redukując i prowadząc taki umiarkowany tryb życia, ponieważ nie wiadomo, co się wydarzy za rok, dwa, trzy, jak się okazuje, nasza gospodarka jest bardzo krucha i to się może rozsypać w każdym momencie. I fajnie było mieć jakiś plan dalej. Dużo osób jako fizjo pracują w gabinecie, w szpitalu i tak naprawdę oprócz tego nie robią nic, ufają tylko swoim rękom, a możliwości są takie, że jest sporo sposobów, żeby tutaj zwiększyć ilość źródeł, z których spływa do nas comiesięczna wypłata. Co jest spoko. Oczywiście robiąc fajne rzeczy, nie to, że cię, wiecie, sprzedając się na lewo i prawo, tylko jakby to nie brzmiało, bo nie wiem, czy wiecie, ale my jako terapeuci też się sprzedajemy trochę. Sprzedajemy swoje usługi. Ja na przykład sprzedaję się na godzinę najczęściej. Okej. Okay. No tak, to sprzedaję, w sumie takie... No tak. Sprzedaję się tą samą stawkę, za co tą ja. Samą stawkę, dokładnie. Więc tak to wygląda. No jakby można to nazywać inaczej, ale chodzi o sprzedaż swoich usług, umiejętności, skilla i po prostu pomoc pacjentom w powrocie do zdrowia. Ja wiem, że część osób może czuć się urażonych, bo przecież to jest misja, my musimy pomagać ludziom, służba i tak dalej. Ale to przecież nie wyklucza tego, żeby też myśleć o sobie. Musicie pomyśleć o sobie. W ogóle każdy powinien w takim... zdroworozsądkowo do tego podejść, że po pierwsze, jeśli chcecie pomagać innym ludziom, to sami musicie być w miarę dobrym stanie. I my to często podkreślamy, że fizjoterapeuta sam powinien być w miarę zdrowy, żeby mógł też dawać dobry przykład innym ludziom. I tutaj jest tak, że jeśli nie pomyślicie specjalnie o sobie również finansowo, no to niestety może się okazać, że będzie wam coraz trudniej pomagać też innym ludziom. Znaczy, jest niestety, to pomoc, niestety tak jak jest. Patrzymy na przykład, kto bardzo często pomaga, na przykład bierze udział w akcjach charytatywnych albo gdzieś tam wspiera swoim czasem, swoimi finansami inne osoby potrzebujące, to są najczęściej ludzie, którzy nie muszą się martwić o swoje finanse, mają jakąś poduszkę finansową, więc dużo prościej jest pomagać innym, jak już jest załatwiona sprawa z tobą. Wiesz, że sobie poradzisz, wiesz, że jest okej, nie myślisz, jak przeżyć z miesiąca na miesiąc, tylko po prostu już temat finansów aż tak bardzo cię interesuje. Jak coś się złego wydarzy, nie możesz pracować 3 miesiące, to też nic strasznego tutaj się nie dzieje. Możesz sobie na to pozwolić. Ja myślę, że warto, żeby każdy miał taką poduszkę, że rok bez pracy jest w stanie się utrzymać i nic złego się nie wydarzy. To jest no tak, to generalnie często jest w ogóle w bardzo różnych branżach, nie tylko w naszej, ale to się często podkreśla, żeby sobie coś takiego zbudować. Myślę, że no, zwłaszcza też jak się prowadzi jakikolwiek swój biznes, dlatego że często za tym idą też dodatkowe koszta, które są związane jakby z prowadzeniem tego biznesu samego w sobie, nie? Więc też trochę inaczej sytuacja wygląda w momencie, kiedy masz różne zobowiązania, ale też tak naprawdę pracujesz u kogoś, właśnie tak jak mówiłeś, w jakimś szpitalu, w gabinecie, za jakąś powiedzmy stałą kwotę, ale też nie generuje to jakichś kosztów typu właśnie wynajęcie gabinetu i tak dalej, nie? Tak, bo jakby plus jest taki, znaczy myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rozwijać swoją firmę, na przykład tak jak my robimy, bo możemy nawet nam się pochwalić, że my nie mamy żadnych zobowiązań finansowych większych.
I oczywiście mamy jakby najmy, ale jakby się okazało, że musimy jeden gabinet zamknąć, to byśmy go zamknęli i nic złego by się nie wydarzyło, a w skali nie miesiąca, dwóch, trzech możemy to zrobić. Nie mam żadnych kredytów, nie mam żadnych leasingów, nie mamy nic, rozwijamy się tylko z... Nie mamy nic, co mi się podobało. Nie mamy nic. Nie mamy nic do stracenia, może powiedzieć. Nie mamy nic do stracenia, więc tak naprawdę to daje taką fajną perspektywę zasypiania bez jakichś większych problemów na głowie. Nie jesteś często odpowiedzialny za wiele osób, co na przykład mi się specjalnie podoba, że masz jakiś biznes, gdzie zatrudniasz 40 osób albo 50 i jest sytuacja tak jak teraz, no i ty się czujesz odpowiedzialny za osoby, no to ja bym tego nie dźwignął kompletnie. Za duży stres dla mnie, więc to jak wygląda u nas. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie w takim razie do konkretnych rzeczy, konkretnego mięsa i zaczniemy sobie od takich rzeczy podstawowych, tak? Czyli od tego, do czego jesteśmy, nazwijmy to, stworzeni jako terapeuci, a później będziemy sobie to rozwijać, dając coraz ciekawsze pomysły. Większość z nich wymaga tego, żeby wyjść spoza strefy komfortu. Czasami prawdopodobnie usłyszycie słowo nie, dzięki, nie chcę i tak dalej. Sypnie się gdzieś krytyka, mówi się na to też hejt. Trzeba jakby stawiać sobie sprawę, że to jest normalne w sytuacji, kiedy robimy coś mniej standardowego niż wszyscy, tak? Mhm. Jeżeli jesteś osobą, która pracuje tylko w szpitalu jako terapeuta, no to nie masz krytyki, nie ma hejtu. Chociaż nie wiem, no tutaj też może część osób się wypowie, nie? Tak może się wydaje. No, robisz to co większość osób. A to tak. Nie jest obarczone jakby ryzykiem i nie dostajesz od grupy. Jakąś tam odpowiedzialnością na pewno zawsze, ale jest mniejsze ryzyko, że się spotkasz z jakimś takim większym sprzeciwem, nie? Dokładnie. Tak. Więc tak, numer jeden. Oczywiście po prostu pracujemy sobie w miejscu X, tak? To może być szpital, to może być przychodnia, to może być klinika, to może być jakieś miejsce. Siłownia. Siłownia, bo to też może być dla trenerów, to może być gabinet masażu. Czyli po prostu jesteśmy X czasu, pół etatu, etat, zarabiamy pieniądze, jest fajnie, tak? I to jest oczywiście podstawa, a większość terapeutów tak właśnie pracuje. Kolejną opcją, i to ja widzę taki naturalny rozwój, nazwijmy to, no tak, gdzie ktoś pracuje sobie 8 godzin dziennie, załóżmy, no i stwierdza, że może by ten czas zredukować i na przykład w danym miejscu pracować nie cały etat, tylko 3/4 etatu, co da mi na przykład dodatkowych 40 godzin, bo umówmy się tak, my też nie chcemy specjalnie promować takiego stylu życia, że ktoś pracuje po 16 godzin dziennie, bo można nabrać dwa etaty, tylko pytanie, czy ma to sens. Przerabiałeś to? Przerabiałem to. Czasami, ja też to przerabiałem. Czasami zdarza mi się popłynąć i popracować 1-2 miesiące więcej, bo jest dużo szkoleń, ja stwierdzam, ok, dobra, to jest miesiąc, gdzie wezmę sobie więcej ilość pacjentów i na pewno robię ponad etat, to jest standard, więc tam tych godzin jest 200, ponad 200, ale w większości miesięcy staram się tak równoważyć to, żeby nie przesadzać, bo później trzeba za to beknąć, jak przesadzisz. Na pewno początki pracy w fizjo. To chyba z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy tak mówią, że tak jest. Te pierwsze lata są takie, że właśnie łapiesz sobie jakąś tam pierwszą pracę. No i później, tak jak mówiłeś, tu się troszkę stara gdzieś tam zredukować i dorzucić więcej pracy gdzieś tam jeden na jeden z pacjentami. Właśnie czy to przez jakieś dojazdy do pacjentów do domu albo z jakimś podnajmowaniem jakiegoś gabinecie. Dobra, to zaraz sobie tylko wrócimy na nie, bo to mamy w miarę to usystematyzowane. Natomiast wiesz co, powiem ci, że myślę, że jest taki moment w życiu, żeby zakasać rękawy i się po prostu zabrać do roboty. I to jest czas po studiach. Myślę, tak, że 23-30 lat to jest czas, żeby sobie pozapierdzielać trochę konkretniej. I jak ktoś popracuje 12-14 godzin, nic się nie stanie złego. Nie masz najczęściej rodziny na utrzymaniu. Są sytuacje też konkretniejsze. Tak, będziemy sporo uogólniać, bo oczywiście każdy z nas ma trochę inne życie, jest dosłownie w innych butach, nie? Więc trochę ogólnikami. Ale wiadomo, o co chodzi. Większość osób po studiach jednak nie ma rodziny jeszcze, a dopiero nad tym myśli, a nie ma dzieci, nie zajmuje się nie wiem, starszymi, schorowanymi rodzicami, więc będziemy właśnie, tak jak mówi Maciek, trochę ogólniać. Więc potem można sobie budować, bo myślę, że jedną z lepszych inwestycji bycia terapeutą jest to, że możesz zbudować swoją bazę pacjentów, klientów, osób, którzy będą ufać tobie i tak naprawdę wspierać cię też w trudnych sytuacjach. I jednym z takich możliwości, które wymaga małego nakładu finansowego, bo my też będziemy mówić o tym, żeby nie wiem, nie nabrać kredytów i otworzyć jakiś wielki gabinet, nie mając
pojęcie o tym doświadczenia, mhm. tylko powoli taki organiczny rozwój, jak to mówimy, tak? Czyli dojazdy. Dojeżdżałeś do domów? O tak, pewnie. Ze 2 lata chyba. Mi się też może zdarzyło. Może 3 nawet. A później sobie zdałem sprawę, że strasznie tego nie lubiłem. Wiesz co? Aha, okej. Okay. Ja lubiłem, ale to było specyficzne. To jest też dziwny, może wiesz co, nie lubię mnie dlatego, że, bo tak, to jest fajny sposób mm-hmm. zarabiania, mm-hmm. bo masz stół, samochód, nawet ja przez pierwszy rok albo dwa dojeżdżałem komunikacją miejską, to nie był specjalnie jakiś duży problem, mm-hmm. a jak masz leki, to możesz sobie śmigać i kasa z tego była fajna, no bo jedziesz, powiedzmy, nie masz jakichś większych, nawet jak masz firmę swoją, na początku mały ZUS, więc nie jest to specjalnie duży wydatek i bierzesz sobie taki masażyk, terapię, powiedzmy, ja jako początkujący brałem 100 i no to były takie gdzieś tam dodatkowe zarobki, tak? No, tak. No i na przestrzeni więc miesiąca to łatwo się sobie policzyć, że nawet jak 3 takich gdzieś tam pacjentów po godzinach zakładam, że gdzieś tam pracujesz, sobie z nimi coś porobisz, no to już w skali miesiąca dokładnie. Daje to całkiem dodatkowy spory zastrzyk. Spory strzał, nie? W sytuacji, kiedy zarabiasz powiedzmy taką pensję, nie wiem, gabinetową, szpitalną, 2-3 tysiące, a no tak sobie dorobisz 1500, no to już, no kurde, to już jest spoko, tak, nie? To już jest fajne. Całkiem niedużym nakładem, powiedzmy, czasowym. No, oczywiście można to wyskalować to jest złe słowo, ale można teoretycznie zmniejszyć ilość pracy w gabinecie, na przykład dojeżdżać raz w ciągu dnia do jednego pacjenta, tych pacjentów mieć kilku, no się okazuje, że masz w takim razie tych pacjentów 20 dodatkowych, tak? 20 wizy, no to daje ci odpowiednio większą kwotę, możesz 2 razy w ciągu dnia dojeżdżać. Ja za bardzo nie rozumiem osób, którym na przykład widzę, że nie podoba się praca w gabinecie, w szpitalu, w przychodni, ale oni jakby chcą tam być, dlatego że otwierają swój gabinet i będąc tam, pracodawca opłaca im ubezpieczenie społeczne. Mhm. Czyli męczą się 160 godzin dlatego przy niewielkich powiedzmy zarobkach, a bo ktoś im dorzuci do biznesu nazwijmy to kilkaset złotych. No to jest no tak. Gdzie dosyć prosto przeliczyć, że kosztowałoby to kogoś kilka godzin pracy własnej z pacjentami, żeby wyjść w sumie na to samo, nie? Tak, więc myślę, że nie ma specjalnie sensu dużo siedzieć w miejscu, gdzie macie niewielką pensję i dojeżdżacie do pacjentów. Jak już jest taki moment, że jesteście w stanie zaufać swoim umiejętnościom, to naturalną koleją rzeczy jest po prostu otworzenie swojego miejsca, albo jeżeli na przykład ktoś się boi odpowiedzialności w związku na przykład z wynajmem, nie da rady, bo może być to niego zbyt duże obciążenie na przykład psychiczne, że ma po prostu comiesięczny wkład gabinetu, plus powiedzmy ZUS i tak dalej, się stresuje, czy on podoła temu wszystkiemu, to oczywiście można, tak jak my robimy u nas w gabinecie, że po prostu u nas terapeuci pracują na procent, tak, który można sobie negocjować i to też jest fajne. Jest fajne. Jest też jeszcze inna opcja, bo całkiem sporo gabinetów oferuje wynajęcie jakby części za dużo mniejsze pieniądze. Mhm. Czyli nie musisz od razu włożyć przy nie wiem, 2-3 tysięcy, 4 tysięcy miesięcznie w gabinet, tylko kilkaset złotych za to, że masz jakąś tam przestrzeń, w której możesz sobie popracować kilka godzin dziennie. Więc jeśli ktoś jakby tutaj boi się tego typu odpowiedzialności, żeby to nie szło w tysiące, no to zawsze jest jakby też ta możliwość tego zaczęcia sobie na mniejszą skalę. Tak, więc też wydaje się to całkiem przyjazne, nie? Można znaleźć miejsca, gdzie wynajmujecie powiedzmy gabinet na 1 dzień w tygodniu, 2 dni w tygodniu, ale można po prostu na godzinę, tak? Ja na przykład byłem w Poznaniu jakiś czas temu na kursie. Kurs prowadziłem wtorek, środa, czwartek i stwierdziłem, że zostanę w piątek, bo się dużo osób odezwało z Poznania, czy była możliwość konsultacji i terapii. No i stwierdziłem, że okej, znajdę sobie gabinet i udało mi się znaleźć gabinet. Nie pamiętam teraz dokładnie, ile to wyglądało, ale gdzieś tam po promocyjnej cenie znajomości i tak dalej, ty zrobiły swoje. Zapłaciłem chyba 20 albo 25 zł za godzinę najmu. I to była super cena, tak? Więc po to dostałem fakturkę, zapłaciłem ją i się okazało, że miałem tych pacjentów odpowiednio dużo. No i tak naprawdę był procent jakiś niewielki z tego, więc super. To jest dla mnie, moim zdaniem, idealna opcja, tak? Żeby znaleźć fajne miejsce, dobrej lokalizacji i wydaje mi się, że dużo łatwiej znaleźć jest. Nawet jak ktoś nie oferuje takiego wynajmu, to założę się, że ktoś by odezwał się do nas. Gdyby ktoś się odezwał do nas, że chciałby wynajmować raz w tygodniu gabinet,
to myślę, że byśmy w stanie byli coś mu wykombinować. Żeby się miejsce znalazło. Tak, co prawda to też jest fajne w sytuacji, kiedy ty jesteś człowiekiem, który ma gabinet i ja się dziwię terapeutom, fizjoterapeutom, a tam czy tam różnych terapeutom, którzy najmują sobie taką miejscóweczkę za 2000. Oczywiście oni nie siedzą tam od 8 do 8, mam nadzieję, albo od 8 do 22 przez 6 dni czy 7 dni w tygodniu, tylko prawdopodobnie mogliby wyjść do kogoś z propozycją, że hej, a może chcesz wynajmować u mnie gabinet, tak? Dzięki czemu te koszty komuś spadają bardzo mocno. Dokładnie. Dla nas rozchodzą się na większą ilość osób i więcej osób może po prostu z tego skorzystać. Nie? Dla nas nie jest jakiś specjalnie duży bonus, bo z racji tego, że najmujemy dużo powierzchni w Warszawie, to jakbyśmy nawet komuś wynajęli gabinet na raz w ciągu tygodnia i by nam zapłacił nam kilka stówek albo tysiąc za to, to nie poczulibyśmy socjalnie w skali kosztów wszystkich. No tego. Tak, bo... Kropla w morzu potrzebna, nazwijmy to. Tak, niestety duże powierzchnie mają to do siebie, że dużo kosztują. Niestety tak jest, ale jak chce się robić czasami duże rzeczy... No to nie ma innej opcji, wiadomo. Wydaje się być to rozsądne. No plus jest taki, że nie mamy... Znaczy nie wiem, wydaje mi się, że to jest plus, bo dużo osób się dziwi, ale dla mnie plusem jest to, że nie masz czegoś swojego, na przykład na kredyt, tylko wynajmujesz. No, dokładnie. Bo w skali na przykład 30 lat to się może wydawać mało rozsądnym krokiem, byś miał swoje, byś płacił kredycik, byłoby super i ten obiekt za 30 lat by był twój. Ale prawdopodobnie... Nie wiadomo, co będzie za 30 lat. Nie wiadomo, co będzie za 30 lat. I stres, a sytuacja, która jest obecnie, pokazuje, że może być różnie. I stres, który za tym idzie, jest spory dla mnie. To jest nieadekwatne do zysku, jaki mogę mieć. Czyli mam zarobków. Mam takie samo podejście do tego. Tu się akurat fajnie zgadzamy, więc nikt u nas firmy nie wychodzi z pomysłem, że hej, może kupmy ten fajny lokal za dwie bańki. To musiałby sam je wyłożyć w takiej sytuacji. Na szczęście wszyscy są bardzo mocno tutaj powściągliwi, jeśli chodzi o takie decyzje i żyje nam się dobrze. Więc mamy swój gabinet, Swój gabinet jest czymś normalnym, jeśli chodzi o rozwój, będąc terapeutą. I to jest prędzej czy później czeka większość osób, które chciałby poświęcać trochę mniej czasu, mając większe zarobki. Dlatego, że bardzo rzadko się zdarza w niewielu miejscach, że jesteś w stanie zrobić, nie wiem, 10 tysięcy. My tak będziemy teraz mówić kwotami i niektórzy mogą się za głowę złapać, ale to są często normalne stawki w fizjoterapii. I jak ktoś pracuje nawet na procent, tak, w takim projekcie masaż. Ale to ja się cieszę, że dużo osób o tym usłyszy, bo może to komuś zmieni perspektywę i trochę życie, nie? Tak. Kiedyś mi się wydawało, że będąc terapeutą, no, 10 tysięcy jest maks. To jest w ogóle szczyt i nie jesteś w stanie zrobić więcej. A jakby życie pokazuje, że to nie jest aż tak trudne. No nie. I można to zrobić. Po prostu każdy musi sobie wziąć swoją stawkę, jaką tam uważa, że mu pasuje. Wziąć kalkulator, zobaczyć, ile ma godzin w tygodniu i w miesiącu i po prostu sobie to policzyć. Nie? Jednocześnie, znaczy wiecie, to się też nie ma specjalnie co napalać, że ktoś otworzy swój gabinet i będzie teraz 10 tysięcy kosił miesięcznie, no bo... No nie, bo to wszystko zajmuje też czas. Jest to stosunkowo trudne, w sensie, że wymaga to trochę nakładu pracy, czasu i pewnego ryzyka, które podejmujesz, bo praca w szpitalu nie ma tam żadnego ryzyka. Po prostu pracujesz na spokojnie. Wiesz co? Ale nie chodzi o takie ryzyko. Tak. Chodzi o takie ryzyko, że to jest dość pewna praca. Wiesz, co chodzi? Co by się nie działo, to wiesz, że w ciągu miesiąca dostaniesz tyle. Ja się mogę z tym nie zgodzić. No dobra. Ale z trochę innej perspektywy, bo kiedyś bardzo mi dało do myślenia to. Jeden z moich pacjentów, który jest księgowym, prowadzi swoją firmę związaną właśnie z takimi usługami księgowymi. I wcześniej był dyrektorem w dużej korporacji, no więc tam mówi, że też mu się powodziło całkiem nieźle. No i kiedy zrezygnował z tego stanowiska i postanowił założyć swoje biuro księgowe, no to dużo jego znajomych się pukało w głowę, no w ogóle wiesz, co ty robisz, bo tutaj miał służbowy samochód, służbowe mieszkanie i naprawdę kupę kasy. No ale i ktoś mu mówi, że to jest straszne ryzyko, zakładanie takiej firmy i w ogóle dlaczego on to robi. I on właśnie w kwestii tego ryzyka powiedział, że jeśli masz jakąś firmę i masz na przykład 100 klientów,
to teraz oszacuj ryzyko, jakie jest, że w firmie, gdzie pracujesz, ktoś ci z dnia na dzień powie, że wiesz co, w sumie to dziękujemy ci. A jaka jest szansa, że jak masz swoją działalność i 100 klientów, to że 100 klientów tego samego dnia ci powie, że wiesz co, sorry, to już kończymy współpracę. Nie? Wiem, o co ci chodzi. No tak, nie, tylko więc... jakby dojście do tego momentu, że 100 klientów masz, to jest. To jest pewne ryzyko, no nie? Że wiem. Może się dużo nie udać, możesz zachorować, tak? I wtedy będziesz po prostu w czarnej X, no nie? Tak, więc to znowu trzeba trochę wyjść ze tej swojej strefy komfortu. Tutaj pomysły, które mamy, większość wymaga tego, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Mhm. Ale ten gabinet, no mam nadzieję, że większość osób, która słucha, prędzej czy później wyląduje na swojej działalności albo właśnie na gdzieś tam działalności jakiejś partnerskiej z kimś, albo rozkręcą jakiś biznes, tak, dwie osoby, w trzy osoby, bo wtedy koszta są mniejsze, więc to jest, myślę, że fajne. I oczywiście można nie współmierzenie zrobić więcej niż w gabinecie na taką umowę, powiedzmy zlecenie, czy na umowę stałą. Taką, gdzie współpracujesz. Gdzie współpracujesz, no nie? Mhm. No inną opcją jest trochę, jak dogadasz się z jakimś gabinetem, że pracujesz na procent. To wtedy, jak masz dużo pacjentów, czy tam dużo klientów, to ten procent jakiś tam ci się należy i tutaj możliwości negocjacji są, wydaje mi się, dość spore i wtedy rzeczywiście może być nieźle. A jednocześnie odchodzi ci ryzyko, czasami reklama. Bardzo fajna opcja. To jest opcja dobra. No jest taka, powiedzmy, po środku, tak? Nie pracujesz w miejscu, gdzie masz ograniczone możliwości zarabiania, ale jeszcze nie jesteś przedsiębiorcą. Takim z krwi kości wynajmujesz, tak, i nastawiasz się na duże ryzyko. Jest. Na pewno masz też mniej obowiązków. Tak. I mniejsze ryzyko, a z drugiej strony jakby możesz pracować w fajnym teamie i to jest takie coś, co wypośrodkowuje. Jednocześnie masz swoją firmę, dlatego że najczęściej jest to oczywiście możliwość pracy na kontrakt. I to jesteś pomiędzy i ja z tego korzystałem przez kilka lat, no ale chciałem po prostu więcej ryzyka. Tak jest. Więcej ryzyka, pograjmy tutaj w coś taki. No dobra. Co tam jeszcze mamy z takich propozycji? No, wiesz co, to jest coś, co wydaje mi się punkt numer 4, mianowicie wykłady plus jakieś zajęcia dotyczące ergonomii pracy i takie różne fajne eventy w korporacjach albo w firmach. To nie muszą być korporacje, to mogą być małe firmy, to mogą być średnie firmy. Tak. I wydaje mi się, że tutaj potencjał jest olbrzymi, tylko trzeba mieć trochę czasu, zaangażowania, nie może być nikim tutaj. Czyli musisz mieć albo jakieś kontakty, albo musi za ciebie jakaś społeczność, albo po prostu szczęście tego typu, że trafi do ciebie odpowiednia osoba i powie, kurde, robisz fajne rzeczy, tak? Albo, nie wiem, oglądam twój film, albo na terapii mówisz mi takie ciekawe rzeczy. Może przyjdziesz do nas, do firmy i powiesz nam to w jakimś, nie wiem, takim warsztatowym klimacie albo wykładowym klimacie. Mi się zdarzyło robić to dosłownie kilka razy w życiu. Miałem też zabukowaną jeden taki wykład w tym roku w maju. Nie wiem, czy się odbędzie. A, no tak. Tak, więc prawdopodobnie nie. Ale już kilka razy robiłem i to jest coś fajnego. Oczywiście w zależności od tego, ile masz do powiedzenia, powiedzmy, ile kosztuje twoja stawka godzinowa, to możliwości są duże, a nawet do, no nie wiem, czy to tutaj, powiem, będziemy mówić o stawkach mniej więcej, no z kilku tysięcy za wykład. To spokojnie jest, do ugrania. I naprawdę to jest możliwość spora, jednocześnie trzeba się w tym światku biznesowym trochę kręcić, tak? Czyli LinkedIn i po prostu gdzieś na przykład, tam tak, budowanie znowu, swojej marki osobistej. No okej, okay, czyli to znowu jest trochę jakby zaangażowania takiego, powiedzmy, nie stricte związanego z tą pracą, gdzie mamy swoje ręce pacjenta i z nim coś jakby tutaj robimy. Bo tutaj też tak to powiedzieli, że trzeba mieć trochę szczęścia albo też mieć jakby jakieś tam takie znajomości albo właśnie znaczy coś komuś tam podpowiedzieć. Jedno wynika z drugiego, tak, oczywiście jest też po prostu taka opcja, że przejmujemy jakby tutaj inicjatywę i oczywiście można samemu spróbować coś takiego zrobić, czyli oczywiście napisać do różnych firm, zadzwonić do różnych firm, przejść się po prostu, porozmawiać z jakimiś wydziałami, które się tym zajmują w dużych korporacjach, bo często na przykład takie duże firmy są bardzo otwarte na tego typu rzeczy i coraz częściej korzystają czy właśnie z takich form wykładowych czy warsztatowych dla swoich pracowników, bo to jest po prostu coś, co się opłaca wszystkim. Tak, tylko wiesz co, powiem ci mniej więcej, jak to wygląda z perspektywy osób, które szukają, a najczęściej to jest tak, to wyglądać podobnie, jakbyś szukał w tym momencie pracy. Czyli wysyłasz swoją ofertę albo swoje CV w przypadku pracy
I od razu okazuje się, że ktoś przeszukuje internet, żeby znaleźć ciekawe informacje o tobie. Co ty robisz ciekawego? Tak. Czy ty tak. jesteś warty taki Oczywiście. Starcie, który rzuciłeś? I się okazuje, że jeżeli nic nie robisz, nie ma nigdzie, albo po prostu prowadzisz sobie fanpage, Instagrama, YouTube'a, gdzie masz łącznie 15, które cię obserwuje i dwie rzeczy i od kilku miesięcy nie wrzucałeś. Mama, babcia, koledzy i jedyny content, jaki wrzucasz do siebie na fanpage, to są udostępnienia z innych fanpage'y. No to nie. To niestety to dlaczego się miałbyś nie nadaje, wyprodukować nie? dla nich coś ciekawego, skoro na przykład drżynasz od innych osób? Tak, cały po prostu czas, samemu jakby nic tutaj nie produkujesz, więc to jest ważne. Tak. Ale tutaj akurat widzę, że to się chyba zmienia, bo coraz mniej osób tak robi. Że po prostu udostępnia jakieś tam rzeczy, bo to się na pacjentów też nie przekłada. Nie, trzeba swoje treści wrzucać. I jeszcze może dodam, dlatego że ta lista jest 14, jesteśmy na punkcie numer 4 i oprócz tego, że większość punktów wymaga tego, żeby wyjść ze strefy komfortu, to w większości przypadków trzeba mieć jakąś społeczność, która za tobą idzie, tak? Czyli po prostu tworzysz już content dla konkretnej grupy ludzi, to nie muszą być tysiące. To nie muszą być tysiące, to mogą być setki. Można powiedzieć, że trzeba być trochę influencerem. Nie mylić tutaj z celebrytą. Dlatego, że to nie jest to samo, to jest kompletnie inne, dlatego że za celebrytą idzie osoba, a nie żadna jakość pod kontentu, który przekazujesz, a za influencerem na początku idzie treść i przekaz, a później jest ta osoba gdzieś dopiero. I to można być influencerem, można być mikroinfluencerem. Możecie tak naprawdę śledzić kilkaset osób, ale ty masz realny wpływ na nich. I to jest oddani ludzie, tak? Prawdopodobnie jakby coś ci się wydarzyło, to miałbyś wsparcie z osób, które cię nawet fizycznie znają, ale gdzieś po prostu ty im dajesz pewną wartość, jakość treści, które wrzucasz, więc ludzie mnie pytają, ja miałem bardzo często takie informacje, po co mi jest tak dużo w internecie? W sensie, dlaczego ja robię YouTube, dlaczego ja robię Facebooka, dlaczego ja robię Instagrama, podcasty jeszcze jakieś wjeżdżają, jestem u siebie, na projekt masaż, w różnych miejscach, dlaczego? No dlatego, że jak są takie sytuacje, jak aktualnie mamy tutaj trochę gorszą sytuację rynkową, finansową, to z racji tego, że za mną idzie spora społeczność, za tobą zresztą też, to nie ma stresu. Kompletnie. No tak. My nie odczujemy tego w żadnym wypadku. Będziemy musieli robić inne rzeczy. Oczywiście trzeba być też w miarę kreatywną osobą. Myślę, że cechą, która jest kluczowa w takich różnych niestandardowych sytuacjach, jaką mamy teraz, to jest właśnie kreatywność. Żeby wykombinować co? No i my tutaj dam takie kilka kreatywnych rozwiązań jeszcze. Oczywiście nie wszystkie są na teraz. Większość z nich będzie wymagała tego, żeby poczekać chwilkę, aż wszystko wróci do takiej względnej normalności i wskoczyć od razu w kilka projektów. Czyli mamy, ja szybko to dodam, że te właśnie wykłady w firmach, prezentacje, warsztaty, to jest potencjał jest niesamowity. Ja znam naprawdę garstkę ludzi, którzy tym zajmują. Gdybym miał więcej czasu, to bym wjechał w to od razu. Tylko musi mieć ciekawą, niestandardową wiedzę. Jak my na przykład promujemy wiedzę dotyczącą neuroterapii, neurodiagnostyki, podciągania swoich możliwości układu nerwowego, to by tak siadło. Jak złoto. Jakby ktoś, możemy tak powiedzieć, jakby jakaś tutaj była firma, która oglądała, albo ktoś, kto jest powiedzmy, ma jakieś wpływowe zdanie w firmie i chciałby po prostu wiedzieć, jak podnieść wydajność swoich pracowników, zmierz im drogi ulowe i to nie będzie taki wykład, że nie sieć mniej, bardzo niestandardowe rozciągaj rzeczy. Się przed nie wiem, komputerem, nie sieć 8 godzin, tylko idź sobie po herbatę 2 razy dziennie i pamiętaj o sikaniu, to nie będą tego typu treści. No to my jesteśmy otwarci na współpracę, tylko to musi coś być konkret. Mamy dużo pracy swojej, więc to musi być konkret, żebyśmy mogli się od niej oderwać i zrobić coś innego. Dobra, słuchaj, lecimy numer 5. Numer 5. Praca na uczelni albo w szkole. Trzeba też pamiętać o tym, że to w ogóle wchodzi w nasz zakres nawet taki podstawowy. Kompetencji. Jakby dalej nauczanie zawodu, więc oczywiście uczelni jest sporo. Jest też sporo prywatnych uczelni państwowych i szkół. No właśnie, no bo mamy też cały czas, nie zapominajmy o tym, że poza uczelniami są też szkoły, na przykład szkoły masażu. Tak, ale są kursy na przykład takie dłuższe na trenerów personalnych, gdzie wiedza, nasza wiedza dotycząca anatomii, fizjologii, jakiejś diagnostyki funkcjonalnej jest tam potrzebna. Tak, to jest coś, co wy przecież wiecie. Umiecie. I to jest coś, co warto przekazywać dalej.
to jest też coś, co ja robię na początku, dlatego że moja kariera edukacyjna, tak nazwijmy, była związana z tym, że prowadziłem kursy masażu klasycznego, czyli to, co potrafiłem i po prostu uczyłem ludzi zielonych, nazwijmy to tak, od zera. No, po prostu jak nie zrobić krzywdy, masując kogoś innego. I to były osoby, które myślały, może w przyszłości iść na fizjoterapię, może iść na takiego masażystę, no bo to był niespecjalnie drogi kurs 150 godzin, tak? Czyli trwał tam 3, 4, 6 miesięcy w zależności od trybu. Możesz sobie wyrobić zdanie, trochę się już tym pobawić i niektórym osobom to pewnie wystarczy. Część może się wtedy zorientuje, że to jednak nie jest dla nich. I więc dla mnie lepsze wyjście niż się wpakować w studia na przykład. Co było motywacją dla mnie, to jest to, że ucząc innych, ty się uczysz najlepiej. Dlatego, że chcesz przekazać tą wiedzę ludziom jak najlepiej, jak najefektywniej. No i po prostu siedzisz w książkach i się uczysz. Tak. I musisz tłumaczyć to w prosty sposób. Jakby, jeżeli nie jesteś w stanie wytłumaczyć komuś w prosty sposób czegoś, to znaczy, że tego nie rozumiesz. Dokładnie. Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Więc czasami ja się wiele razy o tym przekonałem, że tak naprawdę jakiś temat, który mi się tak wydawał, że dobra, to już na przykład gdzieś tam umiem, przeglądając jakieś książki, i nagle się okazało, że chociażby wiesz, Karolina mnie o coś tam pyta i ja tak, jakby ci to powiedzieć, to nie jest takie proste. O, jak się od tego zaczyna, że to nie jest takie proste, to znaczy, że prawdopodobnie da się jeszcze czegoś tutaj douczyć, żeby dać radę to przekazać właśnie w jakiś mega prosty sposób. Właśnie tak pomyślałem sobie, że ten okres, który będzie teraz, jest idealny, dlatego że większość ludzi się będzie przebranżawiało. Takich kursów, gdzie będzie można się od zera nauczyć masażu, będzie, myślę, że jeszcze więcej. Niestety sytuacja gospodarcza, którą mamy, spowoduje, że sporo osób straci pracę. Niestety. Część osób będzie, jak się okazuje, część osób będzie można zastąpić. Na przykład w sklepach spożywczych, automatyczne kasy. I dużo będzie komentował, dobra, co ja w takim razie mogę robić? Jestem w stanie wierzyć, że dużo ludzi wpadnie na pomysł. Zawsze lubię masować. No tak. I takich, to jest dosyć intuicyjne. Tak, to jest intuicyjne, fajne i ludzie lubią wymierne efekty. Czyli zrobisz pracę X i masz efekt. Czyli zrobisz masaż, ktoś wstaje i mówi, ale proszę pani Bożeno, jest genialnie. Kapitalnie. Czuję się świetnie. I mówi, kurde, ale to była godzina. Zarobiłem, spędziłem dobrze czas, pomogłem drugiej osobie. Może powinno być odwrotne. Same superlatywy. Nie? Pomogłem drugiej osobie, spędziłem dobrze czas i zarobiłem. Tak, ale teraz mówimy o zarabianiu, więc to tak. Była akurat całkiem dobra kolejność. Dobra, idziemy dalej. 6. Nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą, ale można organizować szkolenia. Można. My, nie piszcie do nas specjalnie, by ktoś chciał zorganizować nam szkolenie, to my już w to nie idziemy. Nie. Mamy swoich organizatorów. To tak nie działa. To tak nie działa i co trzeba zrobić, żeby być organizatorem szkoleń? Teoretycznie trzeba mieć swoją firmę, jednocześnie musisz mieć dostęp do ludzi, którzy na to szkolenie przyjdą. Dlatego, że na przykład my od swojego organizatora wymagamy tego, że przychodzimy na gotowca. Czyli nie zajmujemy się reklamą, nie zajmujemy się drukowaniem skryptów, nie zajmujemy się szukaniem ludzi, tylko po prostu przechodzimy, robimy szkolenie, wystawiamy fakturę, wychodzimy. Czyli jesteśmy pracownikami. Pracownikami tak. Po prostu. Jak my prowadzimy szkolenie, to się zajmujemy wszystkim. Znaczy jak my organizujemy szkolenie, bo my też jesteśmy organizatorami często swoich szkoleń, ale też jesteśmy czasami żaglem sterem okrętem. Czyli robimy wszystko. Od drukowania, wynajmowania sali, czasami bierzemy swoje stoły i po prostu, nie wiem, zajmujemy się cateringiem, po prostu wszystko. Najczęściej potrzebujemy jeszcze jednej osoby do tego, żeby to ogarnąć. Bardzo często z Grzesiek. Więc i asystenta, żeby nam jeszcze pomagał. Tak jest. Można też, nie ma tego tutaj, o. Można też być asystentem na Właśnie. I to jest ciekawe. Myślę, że ludzie tego nie robią. My czasami dostajemy bardzo rzadko, bo ludzie nie wiedzą, że można. W ogóle napisać do kogoś. Ludzie też się boją, stresują, a nie chcą być odrzuconymi, więc nie wychodzą. Albo dostajemy takie ogłoszenia, które są słabe. Co tu dużo mówić? Jednocześnie aplikujesz o dobrą pracę, tak? Cześć, jestem Maciek. Wczoraj skończyłem kurs pierwszego stopnia w masażu. Chciałbym u was uczyć. Załóżmy taką sytuację. Na naszym przykładzie powiem wam, o co chodzi. Wiecie, jakie mamy podejście do pracy z pacjentami. Wiecie, jak pracujemy. Oglądacie nas od dawna. Zrobiliście na przykład szkolenie masażu tkanek włókich. Zrobiliście szkolenie z terapii nerwomięśniowej i wam to wychodzi dobrze. Pacjenci są zadowoleni. I mówicie, kurde, ogarnąłem to. Nieźle mi idzie.
ale byłoby fajnie być asystentem chłopaków. To by było coś. To by było dobre. Oczywiście nie nastawiacie się na początku na nic i wtedy zobaczymy, bo to też jest dziwna praca, tak? Musisz umieć przekazywać ludziom wiedzę w ciekawy, niestandardowy sposób. Znieść też nasze towarzystwo przez wiele godzin. Przez kilka dni najczęściej. Przez kilka dni. I operować szarym humorem trochę. Ojej, no. Więc to nie jest specjalnie prosta sprawa. Dużo stresu. Wiesz, jak to na bycie asystentem. To nie brzmi specjalnie dobrze, ale to czasami tak kursanci też. Taki człowiek, wiesz, taki trochę na posyłki, ale taki trochę, że no dobra, jak już Patryk nie podejdzie, no to no chodź. To druga osoba, no nie? Ale to jest bardzo dobry krok do tego, żeby w przyszłości coś prowadzić. Oczywiście. No powiem ci, że na przykład ja nie widzę siebie za 10 lat prowadzącego kursy masażu tkanek gumowych. Widzisz siebie? Chyba nie. Więc, raczej nie. A być może ludzie będą zainteresowani czymś takim. Oczywiście. Będziemy musieli komuś oddać to. Komuś, kto chce, lubi i tak samo dobrze bruduje czarnym humorem jak my. Czyli potrafi przekazać ciekawą wiedzę w bardzo niestandardowy sposób. Z dużym dystansem do ludzi, siebie i wszystkiego dookoła. I powiedzieć, jak ktoś cię woła, Patryk, mógłbyś tu podejść? Nie. Oczywiście chwilę się pośmieję i podchodzę, no nie? A to, no, to ja uwielbiam minę ludzi. Szczególnie jak to jest pierwszy, drugi dzień. Patryk, mógłbyś na chwilę podejść? Nie. I oni tak patrzą. Ja mówię, nie no, żartowałem przecież, no po to tu jestem, tak? Już podchodzę. Już biegnę, no nie? I podchodzę z uśmiechem na ustach, bo oczywiście ja bardzo lubię tę pracę. Ale chcę zobaczyć zawsze minę ludzi. Więc jak będziecie u nas na kursie i zapytacie mnie, czy też mówisz nie? Czasami. Ja mówię. Pierwsze dni, bo jak potem już wiedzą, o co chodzi, to już nie jest śmieszne. Ale pierwszy, drugi dzień jest po prostu przekozacki. A później jakieś tam inne teraz sobie żarciki robimy. W ogóle ostatnio mi się śni po nocach regularnie prowadzenie szkoleń. Po prostu brakuje mi tego. Miałem taki okres, ale ja mam bardzo mało snów. Niektórzy mówią, dlatego że nie mam emocji, ale to jest inna sprawa. Masz po prostu zaburzenie. No, kiedy się przejdę, ja śpię bardzo twardo. Ja się super wysypiam. To znaczy, że tej głębokiej masz dużo. Bardzo dużo. Ja mam bardzo dużo głębokiej fazy. Jak te wszystkie aplikacje mierzą, to jest śmieszne, czy to właśnie z oddechu, czy właśnie z opaski, to jest 3 minuty, ja bach. Okay. I śpię i rzeczywiście mam procentowo jej dużo. A nie tak niezdrowo. Niezdrowo? Nie, właśnie jest okej. Okay. Statystycznie tak. Jak patrzę na te wykresy, jak to powinno wyglądać, tylko ja bardzo szybko w nie wpadam. O, też ciekawe. 2-3 minuty i ja już jestem w głębokiej fazie, no nie? To jest do zbadania. No nie, ja myślę, że psychoterapeuta by się przyda, ale zobaczymy kiedyś, jak to będzie wyglądało. A co my tutaj mamy dalej? Organizację kursów mieliśmy, warsztat. Było. O, numer 7. To jest ciekawy punkt. Jedziesz, Maciek. Warsztaty i kursy, ale dla pacjentów. No właśnie, o tym rzadko myślimy, ale przecież można organizować całą masę bardzo fajnych rzeczy stricte dla pacjentów i to mogą być przecież wasi pacjenci. Można im zrobić jakieś prelekcje. Bo właśnie, my cały czas mam wrażenie, że zwłaszcza chyba to takie nasze środowisko, które tak pracuje bardziej rękami, mniej treningowo, może mieć taką tendencję do tego, żeby jakby pacjentom nie uświadamiać tego, że to jest bardzo ważne, to co oni robią przez cały tydzień dla siebie. To jak oni o siebie dbają, bo to, że my oczywiście popracujemy gdzieś tam z ludźmi troszeczkę, to jest bardzo fajne, bardzo cenne i można tym pacjentom niesamowicie pomóc. Ale to jest nadal powiedzmy godzina na tydzień, godzina czasami na 2 tygodnie, na miesiąc. Fajnie by było, no bo też jakby no, nie oszukujmy się. Często te proste rzeczy robią robotę i nam się to może wydawać, że to jest oczywiste. Oczywiste, że powinniśmy się odpowiednio gdzieś tam ruszać, że może powinniśmy sobie umieć zrobić rozgrzewkę, żebyśmy sobie umieli zrobić jakieś mobility i tak dalej, bo mamy dużo osób, które są aktywne. Może mamy część osób, które chciałyby być aktywne, ale niespecjalnie wiedzą, jak się za to zabrać. Próbują sobie włączyć jakiś film na YouTubie, żeby zrobić jakieś ćwiczenia, ale im to za bardzo nie wychodzi i się na przykład zrażają do tego. Kojarzy mi się to, że na przykład jeśli już mam być aktywny, to musi to być na przykład triatlon. Wiesz na co? Dzień dobry, nie? Tak, ale to jest ciekawe. Zdam sobie właśnie sprawę, że ja to robiłem. Właśnie przypomniało teraz dla pacjentów. Oczywiście robiłem wiele razy prelekcje, żeby po prostu potem pacjentów zgarnąć. Czyli
takie bezpłatne konsultacje, gdzie było 20 osób na przykład. Ja o czymś tam mówiłem. No i z racji tego, że ja tam potrafię w miarę przyzwoicie ludziom tłumaczyć, że oni chcą się do mnie zapisać, no to to się opłacało, bo później dużo osób stwierdzało, że okej, dobra, oni mają podobne problemy i widać, że ten człowiek podchodzi ciekawie, niestandardowo, a więc wbijam. No nie? I ludzie zapisywali się. Ale zdam sobie teraz sprawę, że w zarobocie nie robię czegoś takiego i ja to w jednym gabinecie robiłem, że przychodzili pacjenci, dosłownie 5-6 osób i robiłem sobie z nimi taki prosty trening. Czyli jak to wygląda? No i oczywiście to byli pacjenci, z którymi pracowałem manualnie raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, ale oni przychodzili raz w tygodniu na właśnie takie rzeczy i czuli, że po prostu jeszcze idziemy bardziej do przodu. Po prostu oczywiście dostawali takie tipy, co oni mają robić, czego nie robić. I to jest super, no nie? Bo oczywiście najczęściej to trochę tańsze, tak, niż taka terapia manualna godzinna. No ale tych pacjentów jest 5, tak? Dokładnie. Albo 6, albo 10, to może być, jak masz dużo większą salkę. I to jest super. I ci ludzie nakręcają się, tak? Część przychodzi później na terapię, mówi swoim znajomym i to się wszystko fajnie kręci. I minus jest taki, że ludzie tego nie robią, a szkoda, bo w większości gabinetów da się takie rzeczy zrobić nawet dla 3 osób. To też jest spoko. Pewnie. To jest też inna forma oderwania się od stołu trochę, bo robienie 8 terapii, które wyglądają, znaczy przy stole chodzisz, wygląda tak samo, to prędzej czy później możesz się trochę wypalić, a tu jest świeżość. Robisz sobie trening dla ludzi. Większość terapeutów jest w miarę aktywnych. Dokładnie. I potrafią pokazać fajne rzeczy, więc to jest super. No właśnie, to, znowu są do tego zasoby czy kompetencje. Trzeba to po prostu tylko zrobić. Tak. Nie? I to może być zarówno w formie teoretycznej, tak jak mówiliśmy o tych wykładach w korporacjach, firmach, a może być w formie też praktycznych. Autoterapii, terapii, treningu. Kurde, możliwości są nieograniczone. Fajnie, jak za tym idzie od razu społeczność, czyli coś działamy w internecie i tych ludzi już gdzieś tam informujemy, że my takie rzeczy robimy, te stacjonarnie i przychodzą do nas. Dokładnie. To jest super. Osiem. Dokładnie. Sprzedaż, tutaj tak fajnie napisałeś, sprzedaż zdrowotnych rzeczy. Prozdrowotnych rzeczy. Tak, i no właśnie, też zauważyłem, że część osób to robi, część nie. No właśnie. My na przykład tego w ogóle nie robimy. No ale my, bo mamy, no bo, wiecie, nie bo ma to tak, się skupić, bo tak. My bo, potem możemy potem podsumować, ile my z tego robimy rzeczywiście. Bo my i sporo. Tak. No my bo to też nie znaczy, że trzeba robić wszystko z tego, nie? Ale oczywiście tak, można no w swoim gabinecie czy w swojej działalności też sprzedawać niektóre rzeczy. To nie musi być od razu sklep 1200 produktów, ale jeśli macie na przykład zaufanie do jakiejś marki albo polecacie pacjentom i tak na przykład, żeby oni korzystali, nie wiem, czy z jakiegoś urządzenia do autoterapii, z jakichś powiedzmy produktów, nie wiem, takich, no, nazwijmy to spożywczych, nie? Które wiemy, że działają fajnie, prozdrowotnie, no to czemu nie? Skoro to jest coś, czego no, na przykład, nie wiem, sam korzystasz, wiesz, że jest naprawdę spoko i możesz bez żenady tylko komuś polecić, no to czemu też nie mieć tego jakby tam w swojej ofercie? Żeby to było jasne, my nie mówimy o wciskaniu bubla. No właśnie, to być super, przed chwilą mówiłem. Tak, coś, mega, czego się nie wstydzisz? Powiem ci, że ja w tym momencie już mam kilka produktów, które polecam ludziom, ale powiedzmy, że nie robimy tego. Dlaczego my tego nie robimy? Bo jakby ja nie wyobrażam sobie biznesu, który opiera się na 14 filarach. Dokładnie. My opieramy się na kilku filarach i oczywiście zaangażowanie nasze w to, żeby trzeba było ściągnąć ten sprzęt, przy kasie go rozliczać, no i wpadłoby z niego, no w zależności, znaczy, co by sprzedawał. Pewnie też by to było fajne i opłacalne, ale też nie namawiamy absolutnie nigdy do tego, żeby chwytać wszystkie możliwe sroki za ogon, bo nie dacie rady tego ogarnąć. Ale i to też nie jest potrzebne. Jeżeli ktoś poleca pacjentom, powiedzmy, w autoterapii leżenie na macie, bańki chińskie, masaż bańkami chińskimi. Chociażby, nie? I to pacjenci pytają się, na przykład ja, czasami się zdarza, że mówię, pani, co to pani sobie to bańko zrobi? No, gdzie ja ją dostanę? Ja mówię, no, w większości aptek zawsze ma kilka sztuk, albo w każdym sklepie zielarskim. Ale mógłby powiedzieć, wie pani co, my mamy takie bańki. No i bierzesz tam, nie wiem, za to, że pacjentka nie musi tego szukać, 2 dyszki drożej. Ma to na miejscu. Ja też bym na przykład 2 dyszki drożej zapłacił, niż miałbym teraz jechać do apteki, a pewnie w jednej nie ma, bo tych baniek też nie ma we wszystkich. Mimo tego, że to jest, nie wiem, one są warte 3 dyszki, no to bym wziął 5 za nie. No i są na miejscu. I bym sprzedał tych baniek, nie wiem, 20 miesięcznie, tam 10. To już jest zawsze super, spoko, nie? Plus. Zawsze spoko. Więc tak to mogłoby wyglądać. Oczywiście można to sprzedać w internecie.
to nie jest problem. Można tworzyć sklep, można iść na większą skalę. Ktoś czuje się sprzedawcą dobrym, w dobrym znaczeniu tego słowa, bo niektórzy uważają sprzedawca, ale mi zawód. On tylko sprzedaje. Nie chodzi odkurzacze do... Historia świata pokazuje, że to jest zawód, który funkcjonuje od zawsze i ma się chyba całkiem dobrze. Ludzie, którzy mają umiejętność sprzedawania dobrą, to ich, oni taki kryzys mówią, o, fajne, fajna sprawa. Sprzedam teraz to, co będzie potrzebne, nie? Dokładnie. Więc można to wykorzystać w dobrym znaczeniu tego słowa. Okej, lecimy sobie dalej. 9. Artykuły branżowe. Do gazet na przykład. Mhm. Mi się nie zdarzyło. Ty pisałeś. Pisałem. Fajnie było? Spoko. To było bardzo fajne. Właściwie nigdy nie pisałem sam, co też mi się bardzo spodobało, bo zawsze to pisałem z innymi fizjoterapeutami. To chyba zawsze byli fizjoterapeuci, tak. Z którymi pisałem na jakieś takie tematy, które nam się fajnie zazębiały. Na przykład takie tematy gdzieś tam stricte neurologiczne, ale takie powiedzmy nie w tym naszym takim podejściu neurodiagnostycznym, tylko taka ta tak zwana klasyczna neurologia, gdzie na przykład ja to i konsultowałem i dokładałem swoją pół artykułu pod kątem na przykład zastosowania różnych technik, które no my robimy. I na przykład wspólnie robiliśmy sobie jakieś badanie, które gdzieś później publikowaliśmy w czasopismach branżowych. Tak, to więc można pisać. Tak, samemu się można sporo przy tym nauczyć, co jest naprawdę fajne, bo zawsze jak konsultujecie coś z kimś, no to no siłą rzeczy się dużo człowiek nauczy. Ale jak chcesz napisać też kilka stron dobrego tekstu, to za tym idzie przejrzenie kilku książek, dokładnie, nie? Badań. Tak, a zobaczcie, że i tak często to robicie. Siedzicie w domu, uczycie się. Wiem, że tak robicie, bo sami nas oznaczacie, widzimy, albo po prostu przeglądamy Instastory i widzimy, że się uczycie. Więc jak to robicie, to można przy okazji zrobić coś fajnego i się tym pochwalić światu. Oczywiście można pisać, nie trzeba szukać ofert, że ktoś szuka ludzi, którzy będą pisać. Można spokojnie dopisać do centrów szkoleniowych. Ja wiem, że wiele właśnie takich miejsc, my akurat tworzymy sami artykuły, aczkolwiek by się napisał ktoś do nas. Oczywiście musi mieć podobne podejście terapeutyczne, musi wiedzieć, jak my pracujemy z pacjentami i napisać przed nim super case'a, który by się bardzo fajnie czytał u nas na blogu. U nas zależy nam oczywiście, żeby ludzie wchodzili na naszego bloga z różnych powodów, tak? Bo dzięki temu mamy pacjentów, dzięki temu mamy kursantów, więc taki artykuł byłby spoko, więc jak chcielibyście coś dla nas stworzyć, to może się dogadamy jakoś. Natomiast można samodzielnie napisać, tak? Do różnych centrów szkoleniowych, do gazet fizjoterapeutycznych, do portali terapeutycznych. Wiem, że nie chcę wymieniać jakie portale, ale jest kilka portali, które kupuję artykuły. Jak poszukacie, po prostu znajdziecie, to nie jest trudne. Dokładnie, więc napiszcie do osób, które tworzą, czy nie chcieliby kupić od was, albo czy nie chcą, żebyście napisali coś na zlecenie. Oczywiście jakby ktoś się zgłosił do nas, że na zlecenie coś by napisał, na początku byśmy musieli zobaczyć, jak on pisze i co on pisze. Nie to, że my jesteśmy jakimś specjalnym od pisania, żeby nie było. No, ale mniej więcej znamy swoją grupę docelową, ludzi, którzy nas czytają. I nie ma. Chociaż kiedyś dostałem bardzo dobry od pisarki jednej. Powiedziała: Panie potrzebuje na takie lekkie pióro. Ja mówię, wow, dziękuję bardzo, pani Elżbieta. Tak, tak było. Dobra, więc to jest kolejna opcja. 10. Warsztaty. To jest takie ciekawe będzie dla ludzi. Powiedzmy to. Punkt numer 10. Warsztaty i szkolenia dla fizjo i trenerów. Albo masażystów, po prostu ludzi związanych z branżą, wiem o co chodzi. Aha. Ludzie pytają się czasami, co trzeba zrobić, żeby prowadzić szkolenia. Teoretycznie. Przynajmniej dwie rzeczy. Wiedzę, umiejętności prowadzenia szkoleń i grupę docelową. To już trzy. No tak. Ludzie, którzy chcą cię słuchać. Znaczy wiedzę i ludzie, którzy chcą cię słuchać. No. Niektórzy myślą, że żeby prowadzić szkolenia, być jakimś uber, turbo, pro wyjadaczem z 30-letnim doświadczeniem i tytułem doktora. To jest nieprawda. To by oznaczało, że musiałbym zacząć moją praktykę mając 2 lata. Niektórzy uważają, żeby uczyć kogoś, musisz mieć 1% wiedzy więcej niż on. To jest mocne. Brzmi ciekawie, to jest mocne. Tak? Ja myślę, że troszkę więcej, ale naprawdę trzeba mieć informacje na dany temat, którego ludzie chcą się nauczyć i oni muszą chcieć do ciebie przyjść. Nie musi być wyjadaczem, dlatego że są oczywiście szkolenia dla osób, które zaczynają, a ty masz już, nie wiem, 5 lat doświadczenia i dokładnie pracowałeś z takimi pacjentami i być może są osoby, które będą zainteresowane dokładnie twoim podejściem, dokładnie twoją wiedzą i przekazujesz ją w ciekawy sposób. Dokładnie. Można nawet mieć tego doświadczenia mniej. To nie jest problem.
to nie jest nigdzie opisane. To jest wolny rynek tutaj. I ja jestem za tym, żeby to zostało jak najwięcej wolnym rynkiem, mhm. dlatego że jak wejdą jakieś regulacje, to tylko popsują to. No tak. Moim zdaniem, jak szkoła jest słaba, to po prostu nie ma słuchaczy. Bo koniec. Teraz jest tak łatwo o splajtowanie, jak nigdy wcześniej. Internet to załatwia. Internet daje możliwości ogłaszania się wszemi wobec i zbierania multum ludzi. Można zrobić tak, że w ciągu miesiąca można rozkręcić firmę szkoleniową. Jest taka szansa. Mhm. Trochę kasy, dobra reklama, ciekawe artykuły, kanał na YouTubie, Instagram, Facebook i możesz po prostu bach, wybuchnąć momentalnie, ale tak szybko możesz zgasnąć. Możesz się nachapać na kilku szkoleniach, nikt cię nie będzie polecał kompletnie, będą wszędzie negatywne informacje o tobie i nikt nie przyjdzie. To jest proste. Tak, nasza branża jest dość mała, to jest coś, czego się raz, że trochę trzeba nauczyć, ale dwa, że też jakaś taka wewnętrzna uczciwość jest do tego potrzebna, nie? Znam trochę firm, które splajtowały w naszej branży terapeutycznej, więc ktoś się, bo ja rozumiem, że tak, ktoś sobie liczy, ale ci instruktorzy mają. Dobrze, no nie? Tak sobie liczą, że tam szkolenie 1000 zł, 20 uczestników, 20 koła, a ich dwóch po 10 tysięcy. No odjąć salę szkoleniową, ósemkę zostaje w dwa dni. Mhm. Ósemką w dwa dni, no nie? Ludzie nie liczą tego, że często, żeby zrobić szkolenie, to wymaga to wielu dni pracy, przygotowań, stworzenie skryptu i tak dalej, umiejętności prowadzenia, dopilnowania, żeby ludzie jednak pracowali w ten sposób, czyli kontaktu z nimi cały czas. W naszym przypadku, zanim powstały pierwsze szkolenia, to tam już było wypoconych kilkadziesiąt, jak nie kilkaset materiałów bezpłatnych. Tak. I które miały być reklamą w przyszłości. Na początku oczywiście nikt tego nie planował, że to będzie reklama firmy szkoleniowej, ale tak się później złożyło, że tak. I w sumie do dzisiaj tak jest. Produkujemy tak jest. Bardzo dużo treści zupełnie bezpłatnie. Wiele osób przychodząc do nas na szkolenie, jak się pytamy najczęściej pierwszego dnia, jak tu trafiliście? Co to za pomysł, żeby zrobić szkolenie w Project Masters, no nie? A oni właśnie, że na początku było tylko 100% internet, czyli YouTube. Teraz jest takie, myślę, że 50-50, czyli połowa z internetu, połowa z poleceń. Tak. Więc tak to wygląda. I można. Przemyślcie to, jak macie fajne doświadczenie, nie na przykład standardowy sposób przekazywania wiedzy, być może nawet wąską specjalizację. Bo można mieć wąską specjalizację, na przykład, nie wiem, być specjalistą od pracy z bliznami. Marcin Zarzębłowski u nas. I zainteresowanie jest spore. Może tak być. Więc to nie musi być jakieś mega długie szkolenie z ogólnej terapii manualnej. To może być jakaś zajawka. Dokładnie. Praca z, nie wiem, szwami czaszki. Mogło tak być. Dlaczego nie? Warsztat jednodniowy. Albo dwu. Kurde, jakbyś będzie temu przez tydzień pociągnąć pracę na szwach czaszki. I byłoby co robić. No byłoby. No, więc naprawdę jest dużo możliwości takich. Tylko trzeba mieć jakiś ciekawy, kreatywny sposób na promowanie siebie. Na siebie, po prostu na swoją firmę szkoleniową. No, bo my mamy czasami takich ludzi i mamy takie osoby, które nas bardzo nie lubią, bo otworzyły sobie firmę szkoleniową, nie chcę nazwiskami teraz mówić, i nie idzie im w ogóle. I tak potem sobie na nas, że nam idzie, a im nie idzie. I dlaczego tak jest? Przynajmniej mają więcej doświadczenia. To trzeba się po prostu zastanowić nad swoim własnym podwórkiem, co poszło nie tak. Bo wiesz co, jest taka ciekawa obserwacja, jak na przykład ja widzę, że komuś idzie, a na przykład mi by nie szło, było wiele razy, tak? To ja bym do tej osoby chciał iść i dowiedzieć się, co ona robi, że jej idzie, a mi nie idzie. A część osób jest taka, że ona mówi, mi nie idzie, to jej też nie może iść. To jest takie znane podejście. To jest znane podejście, więc starajcie się jakby być zwolennikami tego pierwszego. I jak widzicie, że ktoś jest lepszy od was w danym, nie wiem, zagadnieniu, no to starajcie się po prostu iść jego śladami i napisać. Mi się kilka razy zdarzyło odpowiedzieć na pytanie, bo ktoś pisał do mnie akurat w kwestii gabinetu, że nie wie dlaczego, ale pracuje takimi metodami i ma gabinet i tych ludzi przychodzi, ale oni go nie polecają i tych pacjentów ma coraz mniej. Więc o co chodzi?
prawdopodobnie jakiś jest błąd poznawczy tutaj robiony, może brak umiejętności miękkich. Jest to dla mnie to było ciężkie do wyłapania tak, nie wiem, wiadomości, bo to najczęściej była jakaś wiadomość, no to pewnie trzeba było konferencję sobie strzelić, no nie, teraz online nowo, żeby komuś doradzić, no albo takie spotkanie face to face. Wysłanie jakiegoś pacjenta, jak wyglądała terapia, bo nic nie wiesz na ten temat. Jak w restauracji tak się jak dzieje, Magda to Gessler. Musi Magda Gessler przyjechać i to nie na 15 minut. Nie? Mogliśmy nie taką Magdą Gessler. Teraz jest inaczej. Teraz jest taki program, a jak ja jadę do domu, to czasami oglądam. Mhm. Znaczy po prostu oglądam. Jestem w pokoju i leci jakiś, nie wiem, telefon z tyle, coś takiego. Mhm. I tam jest program, gdzie dwóch ziomków, jeden jest fryzjerem, drugi robi koloryzację. Skarżysz? Widziałem to. I oni odpicowują kiepsko perspirujące gabinety fryzjerskie, kosmetyczne. Widziałeś to? Widziałem. No. A byśmy tak jeździli? Ale to było dobre, co? Źle, kurde, ten fałd Kiblera źle robisz, nie. Zróbmy to, musi być inaczej do tej pacjentki, to, wiesz, podejść życiowo bardziej. Mhm. Tutaj kolory byśmy zmienili na ścianie, przemalowali to trochę, jakieś nowe logo. Ta dezynfekcja jest świeża, czy odmrażana? Ale o dziwo, jest naprawdę dużo rzeczy, od których zależy powodzenie twojego biznesu fizjoterapeutycznego. Oczywiście. Dużo. Tak. Nie tylko. Jakby bycie dobrym terapeutą to jest taka, nie wiem, no, na optymistycznych wersjach połowa. Myślę, że 1/3. No, może tak. Ale jednak cały czas bardzo liczą się te umiejętności miękkie. Rozmawianie z ludźmi. Tak, bo i to znowu to się wiąże z tym, co się składa nawet na sam efekt leczenia. Jeśli robisz coś super fajnie technicznie, ale jesteś takim komunikacyjnym burakiem, no to niestety. To naprawdę musisz być przekozakiem w leczeniu. Musisz. Bo można być komunikacyjnym burakiem, znamy nawet takich, którzy mają bardzo dużo pacjentów, ale oni po prostu mają warsztat pracy level hard. Wieloletni. I muszą za nim jakieś tytuły iść i po prostu tak. Wiele rzeczy, ale umiejętności miękkie są na poziomie zero. Ale teraz trzeba pomyśleć, co by było, gdyby oni mieli te umiejętności miękkie jeszcze na wysokim poziomie. Przecież to po prostu byłaby rakieta. 2000 terapii to jest minimum. No. I ludzie tak by walili niestety... drzwiami. Tak jest, 300 i po prostu trzeba kurzyć z tego. Tak. Trudno. Idziemy sobie dalej. Tak, wiem, kupimy swój terapeutyczny grup, jak to będzie twój tekst na koniec jeszcze, ale tak się zwiałeś, podejrzewam, że dochodzimy więcej. Mhm. Dobra, lecz jesteśmy już tutaj na poziomie punktu numer... Ojej, patrz, tutaj źle napisałem. No, czyli 11. 11. Konsultacje. Terapia online. Co ty sądzisz? Wiesz co? Ja ładnie napisałem jeszcze telerehabilitację, bo tak jest promowane to. Brzmi to strasznie archaicznie. Mhm. W ogóle mi się nie podoba. Jakby to było przez telefon. I dobrze, taki wiesz, telewizor. Stacjonarny, taki wielki telefon z tym takim jeszcze kabelkiem. Aha. I to jest telerehabilitacja. I tele mi nie pasuje i rehabilitacja. To mi się kojarzy z jakimś teleturniejem albo po prostu... Kojarzy mi się strasznie źle. Nie kojarzy mi się coś, że... Teleturniej z takimi inwalidami wojennymi. Trochę. W ogóle, telerehabilitacja nie kojarzy mi się z tym, że ja odpalam swojego Maca, no. Siadam na, nie wiem, na Zoomie albo na Skype'ie z dobrymi słuchawkami i wiesz, spoko, jakby... Spoko, ziomek ci tłumaczy, co tam możesz sobie tłumaczy, dla siebie dobrego jednocześnie zrobić. Wcześniej dostaję formularz Google, wypełnia mi wszystko, siadamy, dyskusja, ja później biorę sprzęt, nagrywam mu, streamuję mu to, to nie brzmi jak rehabilitacja, to brzmi jak terapia online i tak sobie to możemy o tym nazywać. Ja myślę, że to jest dobre. Nie wiem, że to jest dobre, tylko trzeba mieć pomysł. Nie wszyscy terapeuci na to pójdą. Ostatnio o tym też mówiłem, że trzeba mieć trochę pokory, że to twoje ręce to jedna z możliwości leczenia, ale ich jest więcej. Oczywiście. I ręce pacjenta, dobrze pokierowane, mogą zrobić bardzo podobne rzeczy jak twoje, tylko że twoje mogłyby zrobić to, nie wiem, w wizytę, a jego w 3. Ale on najczęściej może sobie zrobić to 3 razy w tygodniu. I może być równie dobrze. Może. Tylko trzeba mieć taki dystans duży do siebie, że spoko, ja to potrafię, ale jestem w stanie przekazać to komuś innemu. Plus oczywiście ja uważam, że jest wiele dróg do konkretnego celu. Że można zrobić to czasami manualnie, ale czasami niektóre rzeczy da się zrobić treningowo, a niektóre rzeczy same znikną, jak ktoś dobre nawyki żywieniowe wprowadzi. Mhm. No tak, czyli tutaj dużo. Potrzebna jest dosyć dobra taka znajomość dosyć takiej szeroko pojętej diagnostyki, żeby też wiedzieć dokładnie o co zapytać i w którym kierunku z tym wszystkim pójść dalej.
Dokładnie. Więc... Jeśli odpada ci ocena taka powiedzmy palpacyjna, na której dużo osób się opiera, nie? Jestem bardzo na tak i wydaje mi się, że nie zrobimy jeszcze tego. Jestem na etapie tworzenia w głowie tego wszystkiego i myślę, że wystartuję sobie w tym tygodniu. Mhm. Nie dlatego, że jakby bardzo mocno chcę tak pracować, tylko chcę pokazać, że się da. Chcę pokazać sobie i ewentualnie być może innym osobom, że to da się zrobić w taki, taki sposób i że spokojnie powiem, słuchajcie, moi tutaj drodzy znajomi terapeuci, to się da zrobić tak. Ja zrobiłem to w ten sposób i wy też tak możecie zrobić, bo ja nie uważam się jako jakiegoś super wyjadacza terapeutycznego albo wyjadacza w telerehabilitacji, tylko jestem powiedzmy osobą początkującą, która wydaje mi się, że mogę osiągnąć przyzwoite efekty. I to jest super. I to jest dobre, dlatego że to można wprowadzać już teraz. I dużo osób wprowadza. I ja trzymam mocno kciuki za nich, dlatego że to też może mi na przykład zmniejszyć w moim przypadku ilość spotkań indywidualnych i zmniejszyć koszty niektórym pacjentom, którzy przyjeżdżają do mnie z daleka. Czyli okazałoby się, nie wiem, że taka pani Marta, która przyjeżdża do mnie z Gdańska, no to nie musiała do mnie przyjechać, nie wiem, 7 razy, tylko 4, a 3 byśmy zrobili sobie online. Czemu nie? I to są dla niej duże koszty. Nawet jakbym brał cenę tej wizyty, to są dla niej duże koszty. Bo ona po prostu siada w domku na godzinkę. No jest plus jeszcze czas tak naprawdę w jedną, w drugą stronę. Powiem ci, że jak spotykam się z niektórymi pacjentami, na przykład przede mnie z Gdańska przyjeżdżają, ja chciałem polecić kogoś w Gdańsku, ale stwierdzili, że nie. Że oni już tylu osób już ufali, że po prostu zobaczymy w internecie, plus jeszcze ktoś mnie, nie daj Boże, polecił z znajomych i oni tylko i wyłącznie ja im mogę pomóc. Oczywiście jak staram się to wybić z głowy na początku, żebym nie miał takiej dużej odpowiedzialności. Jednak no, trochę ciąży, nie? Ciąży trochę, no. Ale jakoś tam po ustaleniu wspólnych celów, powiedzmy, spoko, możemy pracować i wiem, że jak ktoś przyjeżdża do mnie z Gdańska, to dzień jest wyjęty z życiorysu. Gorzej, jak jeszcze przylatuje z jakiejś ten... Tak, no byli pacjenci... Poza Polski, bo byli... to też się zdarza przecież. Zdarza się, no. I wtedy to ja już czuję tak na barkach taki spory ciężar. Tak, no. Miałem kilka razy właśnie kogoś z Norwegii, Szwecji. Przychadła do mnie babka z Kanady. Ja mówię, ale pani nie przychadła na terapię. On mówi, nie, załatwię też sobie rzeczy z rodziną. Mówię, o Boże, ale to ulżyło mi teraz, no nie? Bo, bo jakby bilet z Kanady jest taki potężny dość, myślę. Tak. No i czas. Ale na szczęście nie. Aż tak dobre nie są, żeby z Kanady przylatywać. Więc spoko. Wiesz co, i teraz okazuje się, że my będziemy mieli nie 14, tylko 13, ale możemy oszukać system. Znaczy nie oszukać, dlatego że wrzuciliśmy tu asystowanie. Czego nie było, czyli nadal będzie 14. Dalej będzie 14. Czyli powiemy teraz, że jest punkt numer 14. Czyli już popierdzieliliśmy całą ale jest numerację. 14. Jest 14. Ale łącznie 14, spoko. Tytuł się zgadza, 14, bo padło asystowanie na szkoleniach. Powiemy też reszta teraz. Się sypnęła, przeliczycie sobie. Tak. I czyli punkt numer 14. A nie, patrz, jest niepodpisany. Boże, 15. 15 jednak, ale dobra, niech tytuł zostanie normalny, słuchajcie. Niech tytuł... To jest bonus. Dobra, słuchaj, zrobimy... 14 plus bonus. Dokładnie. Punkt numer 14. Kursy online dla pacjentów. Ja już tłumaczę, co chodzi. Ja tak to widzę. Może moją przyszłość nawet tak widzę. Trochę. Czyli konsultacje online i kursy i czasami terapia na żywo z pacjentem, który nie był w stanie sobie tego poradzić, bo problem jest duży, albo pacjent ma dwie lewe ręce. Okej. Są takie osoby. No nie, na pewnie, ja wiem. Wiesz, o co chodzi, no nie? Są też tacy terapeuci. No tak. No. Znaczy, ja jestem w ogóle w stanie zrozumieć rozterki pacjentów też propos robienia czegoś ze swoim ciałem, bo ja nawet jak się uczyłem masażu, jak byłem na pierwszym roku technika masażu, to po prostu wiesz, coś takiego jak nauczyciel mówił, że ej, masz, dotknij sobie tutaj tego, zobacz jakie to jest napięcie. Jakbym dotykał stołu, to byłoby to samo. Ale wiesz, to inna sprawa. Na przykład coś, to jest nawet, słuchajcie, sytuacja śmieszna, bo nawet na kursach naszych, gdzie już są osoby, które są trochę związane z fizjoterapią, studiują albo są na początku drogi terapeutycznej, pokazuję jakąś rzecz, na kolanie na przykład, nie wiem, jakieś techniki szpotawienia, koślewienia kolana, jakieś szarpania tam za kolano, żeby sprawdzić, wiesz, jakoś więzadeł i mówi, ale my tak nie uszkodzimy więzadła krwowego przedniego? Ja mówię, to jest struktura, która ma, ja już teraz nie pamiętam ile, ale to przynajmniej nie jest takie proste. 200 kg na centymetr kwadratowy tkanki, siłę. Czy ja jestem w stanie wygenerować 200 kg przez szarpnięcie? Na centymetr. Razem byśmy to szarpnęli, no nie? To nic by nie dało. Nie ma takiej możliwości, tak? Albo robisz test, czy nie pęknie ta kłonkotka?
Jak ktoś jeździ na nartach z prędkością 110 przy ruchach rotacji w kolanie i nie pęka, to prawdopodobnie przy tym moim śmiesznym ruchu rotacji ręki pewnie też nie pęka. Nie ma szans. Tak, także raczej nie ma się, nie ma co się obawiać tego, że ktoś sobie coś sam zrobi z ciałem, bo to jest w ogóle, my jesteśmy wyposażeni na szczęście w coś takiego jak ból, który nas ostrzega przed tym, że no hola hola. Nie? Więc o ile ktoś sobie robi coś i jest, nie traci przytomności z bólu, to jest raczej mała szansa na to, że sobie coś zrobi. Więc dobrze, to masz pewność, żeby na przykład nie robili tego po ścipaniu ślekami przeciwbólowymi i tak dalej. Słusznie. No, a niektórzy pacjenci, na przykład kiedyś pokazywałem pacjentce jakąś terapię na jamę brzuszną i ona mówi, ale jak będę robił, to nie zwymiotuje? Mówię, no najwyżej pani zwymiotuje. To wtedy będzie pani wiedziała, że to było za mocno. Nic się nie stanie, tak? Albo zaraz po obiedzie, wymiotowanie no tak. Nie jest czymś, co doprowadza człowieka na skraj... Na skraj życia. Nie. I do tego się nie umiera. Można to robić spokojnie. Mi się podoba na przykład, jak też pokazuję często pacjentom te techniki oddechowe, albo gdzieś tam wysyłam im. Mówię, ale ojej, tu się przehibryntruje. Jak zemdleje, to pani zemdleje. Co stanie? I tak to robi pani należąco, tak, że daleko nie poleci. Nie? Czyli pani układ nerwowy weźmie po prostu kontrolę. No i twierdzi, że jest pani nienormalne, tak trzymamy długo oddechu. Wyłączamy. I wyłączamy po prostu tę świadomość i oddychamy normalnie. Nie? Tutaj, ciekawe, nie, my mamy strasznie dużo systemów zabezpieczających. Bo słuchajcie, gdyby dało się w ten sposób się uszkodzić, to umrzeć, nasza cywilizacja by nie istniała, my byśmy teraz ze sobą nie rozmawiali. Słuchaj, albo powiem ci inaczej. Serio, nie, wiem, czy nie dojechalibyśmy tak daleko. Nie wiem, czy mama tego słucha, no. Ale na przykład jak robię sobie ten trening oddechowy i na przykład robię tam, opublikowałem post, że 5 minut na bezdechu. Dzwoni do mnie mama i mówi, Patryk, przesadzasz. Ja mówię, dlaczego? Coś sobie zrobisz, to nie? Ja mówię, no nie, najwyżej zemdleję i wiesz, dalej będę oddychał, no nie? Robię to w leżeniu najczęściej, na poduszeczkach. Wszystko jest spoko. Wiem. On mówi, ci się wydarzy. Mówię, mamo, jak to by było możliwe, to ludzie by tak popełniali samobójstwa. Wzięliby, wiesz, nie oddychali, by umarli. To byłoby łatwiej nie rzucić się pod pociąg. Wiesz, to jest to samo, jakby ktoś powiedział... Ej, Maciek, ty nie skacz tak wysoko, bo kiedyś po prostu oderwiesz się i polecisz do góry. Ja wiem, bo mój tata niedawno mi powiedział, że widział film gdzieś na, nie wiem gdzie, że robię martwy ciąg. I powiedział, że stanowczo przesadzam. Za duży ciężar, to wcale nie było tak dużo. No, ale no wiesz, bo ludzie patrzą przez pryzmat swój. No i mają takie dziwne przekonania, że to jest złe, że albo Boże, jak morsujesz, to ludzie zaraz... Nerki. Być może chory nerki i pęchasz. Od tego morsowania. Przeziębisz się. Legenda głosi, że nie chodź boso po trawie. Złapiesz wilka. Są takie dziwne przeświadczenia. Nie dźwigaj tego, bo ci krążek pęknie. Marcel Mieszkalski ostatnio to by się zabawiło, bo Marcel robi taki warsztat online'owy dotyczący ostrego dysku. No i tam widać, że na jakimś małym stoliczku ma komputerek i tak dalej. I no wiadomo, że takie małe stoliczki nie siedzą przy dobrych ergonomicznych krzesłach, więc pewnie siedzi na kanapie, taki zwinięty trochę. Mm-hmm. Ktoś mówi, ostry dysk to będzie zaraz po tym. O, ciekawe. Ciekawe, no nie? No i ktoś tam rzucił, że nie, o tego nie jest, no nie? I słuchaj, tam dyskusja poszła, że ale, a jak to? Czyli to jak siedzimy krzywo, to nie jest powodowane. To jest takie przekonanie dziwne, tylko nie jest wiele. Na przykład to, że fizjo musi klepać biedę. Jest takie przekonanie trochę, no nie? Widzisz, to jest taka praca, nie służba i nie polecam, bo na tym się w ogóle nie da zarabiać i jak nie chcesz mieć rodziny, to bądź fizjo. Nie, ja myślę, że to się, wiesz co, na początku myślałem, że to dotyczy tylko naszej branży, ale jak znam, że rozmawiam czasami na takie tematy w ogóle z różnymi ludźmi, to się okazuje, że to nawet programistów dotyczy. Są programiści, którzy na przykład mówią, że nie warto być programistą, bo będziesz klepał biedę. A nie kojarzy cię programista z kimś, kto klepie biedę? Nie, nie. W ogóle mi też nie. No. Więc no, tak, wiesz, każdy tak może mówić. Ale powiem ci, że to jest przekonanie. Na przykład pamiętam, znajoma notariusz przychodzi do mnie i mówi, panie Patryku, wam to dobrze idzie? Ja bym się z panem zamieniła na zarobki. No to mnie trochę zdziwiło. A ja tak mówię, notariusz? No ja tak mówię, wiesz, jakby jest notariuszem dobrym w Warszawie, ale się okazuje, że mają tyle dziwnych przepisów, gdzie mają konkretne stawki, nie mogą ich podnosić na przykład, za to się płaci tyle i tyle, a wiesz, jest prestiż, musisz wynajmować jakieś fajne biuro i tak dalej, nie zrobisz wszystkiego, musisz jeździć w terenie, więc masz tak naprawdę ograniczone możliwości i nie możesz sobie wyskalować, że ja teraz będę brała za umowę 10 kafli. No nie. Każdą, no nie? Tylko masz po prostu cenę narzuconą odgórnie, no nie? No.
Oczywiście teraz rynek nieruchomości trochę szalał, więc ci powiedzmy, bo to było kilka temu, może było lepiej, no nie? Bo każda umowa deweloperska i tak dalej to musi być notarialna. Dobra, nieważne, nie, to nie jest nasz temat. Czyli możemy wrócić normalnie, czyli punkt numer 13. Tak. Kursy online dla pacjentów. A to było, tak? Mówiliśmy o tym. Było. Ale nie dokończyliśmy tego, bo ja powiedziałem, że ja tak będę prawdopodobnie pracował. Mhm. Bo ja to widzę w ten sposób, bo o co chodzi z tymi kursami? Kurs online to nie jest taka po prostu wiedza, że dostajesz ją, tylko pewien proces. Czy do tego kursu zaczynasz dołączać w pewnym momencie i ktoś cię prowadzi od podstaw do bardziej zaawansowanych rzeczy, dzięki czemu nabywasz jakąś umiejętność. I na przykład moi pacjenci nabywali umiejętność poradzenia sobie z pewnymi problemami i by wiedzieli, że każdy problem jest nie tylko przyczyną z jednego powodu. Czyli tak naprawdę jest nałożenie, nawet mówiliśmy o triadzie zdrowia, tak? Czyli każdy różny komponent na ten problem. I oni by wiedzieli, że okej, żeby nie mieć tego bólu pleców, to jest tylko skutek, możemy się nie przejmować, zróbmy po prostu coś, żeby po prostu czuć się lepiej. I na poziomie biochemii, i na poziomie struktury, na poziomie emocji, czyli by się po prostu ogarnęli zdrowotnie, więc chciałbym ludzi przeprowadzić przez coś takiego, bo stwierdziłem, że skoro można ich zadowolić jednorazowym filmem na YouTubie, to tym bardziej można ich wrzucić w taki proces terapeutyczny, plus oczywiście do tego by dochodziły konsultacje online'owe, indywidualne. Jak ktoś by był w tym procesie, by sobie z czymś nie radził, no to wtedy można zrobić z nim konsultację online. Ewentualnie jak ktoś ma, tak jak mówiłem wcześniej, dwie lewe ręce, no to można z nim, albo problem jest trudny ewidentnie, to można z nim się spotkać, więc to jest super. I to polecam, bo to jest moim zdaniem trochę przyszłość nawet dla tych osób zaradnych. Dokładnie. To jest fajne. No i tak samo można zrobić to, co my robimy teraz, czyli kursy online dla fizjo. Mhm. Dzisiaj z Marcelem jeszcze raz się gadałem. Możemy pozdrowić Marcela, bo to pozdrawiamy Marcela drugi raz. Dzisiaj, tak, jutro, czyli dzisiaj, bo to jest środa, będę u niego na tym, na webinarze. Podejrzewam, że kilka rzeczy pewnie poruszymy tutaj. Mam taki dziwny temat u niego. Wiesz, jak fajnie być fizjoterapeutą. Ja miałem taki zupełnie normalny. Nie wiem, bo tak, bo są ludzie, którzy na przykład muszą mówić rzeczy merytoryczne, a ja po prostu mogę powiedzieć, że jakiś słaby. Pytam się Marcela, o czym ci mówić? Mówię, no o czym to mówisz na kanale? To jest fajnie. O. Po prostu. Okej, spoko. To ja lubię tak uszerzyć optymizm terapeutyczny. Będziemy w opozycji do wszystkich, którzy narzekają. To jest spoko. Tylko proszę tutaj nie winić, jak komuś nie wyjdzie. Bo jest duże ryzyko niepowodzenia. Jak w życiu. Jak w życiu po prostu. No, ale kursy online dla fizjo. O co chodzi? Czyli po prostu to samo. Wprowadzamy ludzi w proces, uczymy ich nowych rzeczy. Ktoś może powiedzieć, że kursy online są nie tak dobre, stacjonarne. Ja się nawet mogę z nim zgodzić. Czy ja myślę, że one są po prostu inne. Dokładnie mają swoje inne zalety, których nie mają szkolenia stacjonarne. No oczywiście mają też swoje wady, więc normalka, jak wszystko. Ma swoje wady i zalety. Wszystko ma swoje wady i zalety. Nawet codzienna jazda na rowerze może mieć swoje wady i zalety. No tak. Wszystko może mieć swoje wady i zalety. Wyjście na basen może. Skąd ten rower wziąłeś? Wyjście na basen może mieć swoje wady i zalety. No tak. No wszystko może mieć zalety. No tak, tak, tak. Dokładnie. Dosłownie wszystko, wszystko. Więc kursy online też mają swoje wady i zalety, ale dla mnie może jak ja teraz patrzę na terapię ogólnie, na to jak ile rzeczy jest ważnych, które niezwiązane są z umiejętnościami fizycznymi, nazwijmy to, technicznymi, to te kursy mają większe zastosowanie. Bo jeszcze 5 lat temu powiedział, że nie. To się nie może udać. A teraz? To się musi udać. To jest nastawione na sukces terapeutyczny. I sukces kursantów bardziej niż, wiesz, jakiś finansowy czy coś takiego. Ja w ogóle mówiłem ci, że teraz w drugiej połowie kwietnia miałem być na szkoleniu, które prawdopodobnie się właśnie nie odbędzie. Więc specjalnie napisałem do organizatora, czy jest szansa, żeby zrobili to online. Bo mam, no bo po prostu wtedy będę miał możliwość to zrobić. No tak. A oni? Jeszcze mi nie odpisali. Aha. No bo po prostu czekam z niecierpliwością i mam nadzieję, myślę, że się odbędzie. Myślę, że szkolenie, o którym mówimy, to... Znaczy, fajnie ty byś by to łyknął. Spokojnie. Ale na przykład twoja mama? Ja bym jej pokazał. Znaczy, ale by nie miała, nie miała syna, myślę, Maćka? Że... Co? Jakby nie miała syna Maćka? Ja myślę, że mogłaby się nauczyć. Tak? Trochę trudniej by było, ale... No. Do ogarnięcia. Kurde, dobrnęliśmy. 14 punktów. Nawet 15 zrobiło się w tym momencie, bo było asystowanie, nie ma go tutaj. I to są rzeczy, które można wprowadzić w tym roku, spokojnie. W tej połowie roku. W wakacje. Wszystko zależy od tego, kiedy wszystko ruszy do normy.
część rzeczy jest na teraz, na już, do robienia. Dokładnie. Ja jestem zdania, mam takie podejście, nie wiem jak ty Maciek, czy masz takie same, ale lepsze jest zrobione niż doskonałe. Tak, bo jakbyśmy czekali, aż coś będzie doskonałe, to po prostu nigdy byśmy tego nie zrobili. Ja bym nigdy jeszcze żadnego filmu nie nagrał. No nie. Ten podcast byśmy już nagrywali jeszcze raz, bo mi się kilka rzeczy nie podobało w trakcie. No trudno. Ale jest zrobione już. Tak. Jest całkiem realistyczne. Jest dobre. Bez takich... Jest szansa, że coś ominęliśmy, więc fajnie byłoby, jakby ktoś wrzucił na przykład w komentarzu, co jeszcze może robić fizjoterapeuta, masażysta, żeby móc zwiększyć swoje zarobki. I wtedy nam się zrobi potężna lista. Już jest 15 punktów. Mhm. Będzie jeszcze więcej. I jestem ciekawy, ile osób to zrobi. Ktoś sobie może pomyśleć, o, sprzedali patent na biznes. Nie ma problemu. Ja mogę sprzedać ludziom wszystkie swoje pomysły, dlatego że same pomysły są nic nie warte. Kluczowe jest wykonanie. Pomysłów można po prostu zasypać ludzi pomysłami i tak nikt tego nie zrobi. Świetnym pomysłem jest prowadzenie przecież kanału na YouTube dotyczącego fizjoterapii i masażu, dlatego że z tego są krocie pacjentów. Mhm. Z tego są później przyszli kursanci. I co? I nikt tego nie robi. Jest dosłownie garstka ludzi w tym projekt masaż, który sobie po prostu szarżuje na rynku dzięki temu. Więc. Ale możecie założyć jakiś kanał. Pewnie, że tak. Byłoby fajnie. My, jak zrobicie coś mega fajnego, to nawet was polecimy. Mielibyśmy też my co oglądać. No dokładnie. Nie widzę problemu. W ogóle jak macie jakieś fajne pomysły, robicie, jak chcielibyście na przykład jakiś artykuł nam opchnąć, albo na przykład myślelibyście, będę ich asystentem i później będę prowadził u nich szkolenie. Albo ich szkolenie, bo oni będą już starzy, aby nie będzie im się chciało. No to spoko. Możecie napisać, zobaczymy co z tego będzie. Może coś ugryziemy, jakiegoś deala fajnego zrobimy. Byście mieli jakieś inne pomysły współpracy z nami? Śmiało piszcie. Najgorsze to może was spotkać, to my nie odpiszemy. To jest najgorsze. Najgorsze. No co, napisz komuś, że ogarnij się? Nie. Co ty w ogóle zrobiłeś? Jak zobaczę, że ty słabe, to powiesz, że po prostu dzięki za propozycję. Na pewno odpiszemy. Powiemy, że słuchaj, postaram się, nie, no to zdarza nam się czasami nie odpisać. Bardzo rzadko. Teraz już Grzesiek czuwa bardziej też nad tym. No wiem. I wtedy Monika oznacza, że to jest do Grześka i Grzesiek odpisze w naszym imieniu, że słuchaj, to jest fajne, Muszę po prostu przyznać, że nie odpisałem strasznie dużej ilości osób, bo jakiś czas w ogóle nie miałem dostępu do swojej skrzynki i nawet o tym nie wiedziałem, bo mi te rzeczy do mnie nie spływały. Więc jak ktoś do mnie napisał maila nawet i mu nie odpisałem, no to sorry. Wiesz co, ja może powiem tak. Ja wielu osób nie odpisałem, ale ja wszystko przeczytałem. A ja niestety nawet nie przeczytałem. Przeczytałem i nie odpisałem, ale ja to wiem. I to myślę, że to już jest okej. Jak ludzie śledzą nasze treści, to ja przemycam w nich te odpowiedzi. Aha, czyli po prostu muszą nas słuchać na bieżąco. Wszystko muszą słuchać, oglądać. Wiecie, i wtedy jak jest. Usłyszą fajne rzeczy. Kiedyś nagramy taki podcast. Odpowiedzi na wszystkie maile, które nie odpisałem. I będę to z głowy leciał. Klasyczka o badaniach. Dobra, Maćku, kończymy, więc możesz kończyć to naszym ulubionym tekstem i będziemy się z wami powoli żegnać. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy dołożyć przynajmniej jedną albo dwie, albo 15 łopat do naszego fizjogrobu. Tak, fizjoterapeutycznego grobu, bo grób terapeutyczny się nigdy nie powstanie, ale fizjoterapeutyczny powolutku. A dużo ludzi się może nie zgadzać, bo jakby stwierdzają, że myślenie o fizjoterapii w kategoriach biznesu jest złe. To jest wasz problem. Dokładnie. Więc jak do nas napiszecie, nawet nas to nie interesuje, takich wiadomości nawet nie przeczytamy. Więc albo przeczytamy i nie odpowiemy. To jest najlepsza opcja, no nie? Tak. Dobra, nie przedłużamy, kończymy. Cieszymy się, że mogliśmy wam sprzedać dużo pomysłów. Mamy nadzieję, że zaczniecie tutaj regularnie wykonywać wszystkie. Więc będziecie mieli biznes, który opiera się na 15 różnych. Nie wszystkie, wybierzcie sobie kilka. Ale zobacz, jakby twój biznes opierał się na 15 na różnych. To kiedy ja bym spał. Ale czekaj, jakbyś się opierał na 15 różnych, to jakby przyszedł kryzys i byś ci ściągnął 7, to byś stwierdził. To w końcu mógłbym pograć na PlayStation. Byś stwierdził elegancko, mam więcej czasu i byś zaczął, ej, rozpadło mi się 7 moich kolumn, które trzymały mój biznes. A on dalej stoi. On dalej stoi,
Ja w ogóle nie odczuwam problemów. No i fajnie, lepiej... by się okazało, że ta połowa była do niczego niepotrzebna wtedy, tak? Tak, no nie? No bo... To w ogóle nie w moim stylu. To jest jak w firmach, jest taka zasada. Ja zawsze zapominam, jak ona się nazywa, ale że firm jest tak, że 80 pracowników, że 20% pracowników daje 80% zysku. Albo tak w firmie. Jest. Tak, tak, tak. Ale, to się skaluje. Też się okazuje, że 20% twoich wysiłków przekłada się na 80% twoich efektów. A moich efektów czy moich finansów? Chodzi o finanse. A czy bardziej. Finanse są twoim efektem? Znaczy, wiesz co, czasami, bo jak on przykład myślał w tych kategoriach, to prawdopodobnie nie przyjmował pacjentów w ogóle. Jak myślał w kategoriach ale tylko twoim... zarabiania. A no widzisz, sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Gratuluję. No tak. I bym bardzo wtedy zrobił szkolenie i byłoby pozamiatane. Na przykład. Ale ja lubię to trochę. Ja też. Ja w ogóle się już stęskniłem za tym. Jak gra na nadzieję, że to się wszystko skończy. Chyba też muszę przemyśleć teraz, jak tutaj uruchomić. Znaczy, już wiem jak, no. Żeby uruchomić właśnie te konsultacje i terapię online. Zrobimy bo sobie. Szkoda tego. Jak uruchomimy sobie konsultacje online, terapię online, ty pewnie byś robił to inaczej, ja będę robił to inaczej, tak. To się zgadamy i usiądziemy sobie tutaj i zrobimy rozmowę na ten temat, nasze wzloty i upadki przy telerehabilitacji. Dobra, trzymajcie się, hej. Robimy kineskop, hej. And don't you give me a dime.